Cześć, dzień dobry, dobry wieczór. To zależy, o której godzinie oglądasz ten program. Bogusław Czyczetko, Radio Rebeliant. Ogromna przyjemność gościć dla Was, można powiedzieć, przyjaciela Radia Rebeliant, pan Tomasz Szwajgiert. Dzień dobry, panie Tomaszu. Dzień dobry, bardzo się cieszę, że mogę u Państwa gościć. Jest to dzisiaj szczególny dzień, ponieważ, znaczy szczególny, zależy dla kogo, może tak powiem. Ale naszą rozmowę chciałbym zacząć przede wszystkim od podziękowań, że przyjął Pan nasze zaproszenie i tak jak widzę na paskach w telewizji, no to dzisiaj niestety Bąkiewicz nam tutaj i Marsz Niepodległości zabrał dużo czasu. Przeszukanie o 6 rano, wszyscy zdziwieni, wielki skowyt po prawej stronie, no słychać wycie znakomicie, więc tak można to ewentualnie podsumować na dzisiaj. Zobaczymy, co z tego będzie. Zamki wyłamane. Jaki cel? To jest dobry kierunek, panie Tomaszu, tej sprawy? Czy to jest taka jakby jeszcze pokazówka przed czymś grubszym? Co pan sądzi? Moim zdaniem, i to ja sobie cenię to, że rozmawiamy z państwem szczerze, jest to ewidentnie przygotowanie do tego, żeby uniemożliwić później jakieś działania, które miałyby wywołać jakieś zamieszki. Niewątpliwie to idzie w tym kierunku, bo niewątpliwie Jarosław Kaczyński bardzo chce podpalić Polskę. Jarosław Kaczyński w sytuacji, kiedy ta pętla zacznie się zaciskać, ona już się zaciska bardzo mocno, jak widzicie, i kiedy ona już będzie taka jeszcze bardziej zaciśnięta, nie chcę być tutaj okrutny, niewątpliwie użyje wszystkich metod. Jedną z tych metod to jest, będzie czekał na 11 listopada. Zabronienie w ogóle tego, żeby Marsz Niepodległości szedł 11 listopada, byłoby totalnym idiotyzmem, byłoby głupotą. Natomiast jeżeli tutaj chcą się przygotować i służby, które rozumieją to zagrożenie, i władze Warszawy do tego, żeby ten marsz odbył się na pewien sposób bezpieczny i w sposób taki, który później nie będzie tylko i wyłącznie metodą dla tych ludzi, którzy są już w takich podbramkowych sytuacjach do tego, żeby wywołać jakieś zamieszki, to są dobre przewidywania. No, ja tak to widzę. Natomiast to, że do Bąkiewicza przyszło o godzinie 6, jakby to panu powiedzieć, to nie wzbudza we mnie żadnych. I zabrali laptopa z miłosnymi listami do żony. To na pewno ja nie byłbym zainteresowany na pewno treścią. Nie, no, może przynieśli mu, oczywiście, szanowni państwo, cytat, krużganek oświaty mu przynieśli tam o 6, tylko tyle. Tak. To jeszcze takie pytanie, bo sprawa dotyczy 2018 roku i myśli pan, że w toku tych czynności, które są do tej sprawy, taka jest oficjalna informacja prokuratury, to jest szukany jakiś plan właśnie tegorocznych obchodów? Moim zdaniem to ma związek już z tymi rzeczami, które się wydarzą, a nie z tymi, które się wydarzyły, ale to pewnie, nie wiem, czy pan minister Siemieniak będzie z tego powodu zadowolony, ale ja zawsze mówię, to są myśli. I to nie zmieni postaci rzeczy, bo to się już wydarzyło, to się dzieje i ja rozumiem, że państwa tak działają. Przynajmniej w związku z tym, że te środowiska, którym chciał przewodzić pan Bąkiewicz, bo nie wiem, czy on im przewodzi jeszcze, bo tam też oni się wzajemnie, jak pan pamięta, wykluczali, wyrzucali, robili sobie różne psikusy. Natomiast wydaje mi się, że no, to są działania prewencyjne. I dobrze, te działania prewencyjne występują. Mam nadzieję, że takie działania prewencyjne również wystąpią 10 na rocznicy, przepraszam, na miesięcznicy, widzi pan, jakiś człowiek już myśli, że rocznicę się obchodzi, nie, miesięcznicy smoleńskiej. I tutaj już ostatnia, tam była taka eskalacja tych wszystkich działań, jakaś pani pojechała do szpitala, to, że Jarosław Kaczyński wszedł w ten tłum, był w takiej sytuacji, ja się dziwię, że ochrona pozwoliła na to. I no teraz w zasadzie potrzeba jakiegoś niedużego wydarzenia, żeby to wszystko podpalić. I to jest racja, że w tej chwili są działania prewencyjne, żeby uspokoić nastroje. No oni są w sytuacji, w której jeszcze nigdy nie byli. Widzi pan te historyczne zachowania
pana premiera Morawieckiego. Jak się widzi wypowiedzi pana ministra Wójcika, no to pan minister Wójcik, no ja zawsze, ja nie darzę go jakąś nadzwyczajną estymą, ale to jest facet, który rzeczywiście potrafił trzymać nerwy na wodzy. A teraz no ja widzę tam jakąś totalną panikę, jakieś totalne szaleństwo. I elementem tego wszystkiego jest pan Bąkiewicz, który im nie podpali. No, zabierają im zapałki. Jeżdżą i zabierają zapałki Kaczyńskiemu. O tak bym to określił. Dobrze. To pana Bąkiewicza zostawmy już na boku, bo jakby ta opcja w ogóle mnie nie cieszy nawet do komentowania. Uważam, że nie warto, a niech służby robią to, co robią. W takim razie chciałbym wrócić do rozmowy o tym, co się wydarzyło w Londynie. Był taki pan, co szukał pracy, ale nie zdążył chyba pójść na żadną rozmowę kwalifikacyjną, ale nawet nie wiem, czy wysłał CV. W tej chwili jest w areszcie śledczym, w areszcie przed ewentualną deportacją, jeżeli sąd się przychyli. I jakby tutaj nie jestem zdziwiony tym faktem, że poszło to tak szybko, chociaż jestem zainteresowany informacją, jak mocno polskie służby pomogły w Wielkiej Brytanii. Ale bardziej mnie zastanawia, co robiła pani Emilewicz na rozprawie, która miała zdecydować, gdzie sąd miał zdecydować o tym, czy pan idzie do aresztu, czy będzie odpowiadał z wolnej stopy do rozstrzygnięcia tej decyzji. Co pan myśli? To był taki sygnał, jesteśmy z tobą, nic nie mów, trzymaj się? Dokładnie. Pan Asy, to był taki sygnał. Wielokrotnie, nie wiem, obserwowali państwo relacje sprzed sal sądowych, kiedy chodzili ci różni bosowie mafii i tam mieli te wszystkie sygnały, trzymaj się, jesteśmy z tobą, tak, tutaj jest wszystko w porządku, no, kobiety składały deklaracje wierności, a ci, którzy tam przychodzili, to jeżeli nawet wiedzieli, że ci bosowie już mają taki patent, żeby w jakiś sposób rozmawiać z organami ścigania, oni się pokazywali i to było po to, słuchaj, jak wyjdziesz, to ty u nas cały czas masz to, co zostawiłeś, albo my cały czas będziemy ci pomagali i jak masz mówić, to nie na nas. I często było tak, że na przykład omijał tych ludzi, którzy byli akurat, i o którzy mu się zdeklarowali, że są za nim. To są takie bardzo proste rzeczy, na które służba zwraca uwagę. Różne służby na przykład patrzą sobie, bo mają informacje operacyjne i wiedzą na przykład, czy ten człowiek, który deklaruje współpracę, nie omija skrzętnie tych, którzy akurat byli na sali, deklarowali mu w ten sposób, że oni będą za nim. I jeżeli to robi i omija akurat te osoby, które były w tym miejscu, no to jest jasne, że no wierzyć mu nie można, że jest nieszczery. I oczywiście nie chciałbym imputować niczego pani minister Emilewicz, ale pani minister Emilewicz widać było, że chyba to nie tylko była misja, ale i chęć, że tam pojechała. A tutaj im wszystko nie wypaliło. Wie pan, szanowni państwo, bo to się zaczęło od tego, że na początku, akurat żeśmy trochę to monitorowali, na początku pan Kuśmierowski miał pomysł, że będzie na tym północnym Cyprze. I na tym północnym Cyprze jemu się wydawało, że, no bo rzeczywiście z tego północnego Cypru tak naprawdę jest bardzo utrudniona ekstradycja. Tutaj Turcy zrobili sobie coś w rodzaju takiego Dubaju czy jakiegoś innego miejsca. Tych różnych tam bogatych ludzi sobie tam trzymają, nigdzie nie wyjeżdżają i sobie ich tam trzymają, rozumiecie państwo, nie za nic. Także pan Kuśmierowski, który tam wyjechał odpoczywać, myślał, że jeżeli tam będzie, to no, ta ekstradycja w zasadzie ma małe szanse, będzie to długo trwało. Ale wpadł również na inny pomysł i Turcy też mu to podsunęli, bo Turcy tam jest spokój i teraz z nami się dogadują, żeby kupił nieruchomość. Ale jak kupi nieruchomość i jak będzie robił dalsze rzeczy, to on musi występować o takie coś w rodzaju paszportu tureckiego, takie prawo pobytu, ale my już z Turcją umowę ekstradycyjną mamy. I to funkcjonuje. No i on się zorientował się, że tak jest i pojechał szukać pracy. Ja się dziwię, jak to wyglądało, to szukanie pracy, bo później niektórzy tutaj adwokaci związani z tą opcją PiS-u, powiedzmy, no mówili, że
już mają pretensje do tego sądu w Wielkiej Brytanii, bo niedobry sąd nie zwrócił uwagi na to, że pan Kuśmierowski źle się posługuje językiem angielskim. Ja nie wiem, to jak on tej pracy szukał i w jakim charakterze, ale to już takie, ja jestem wredny. Może konsultanta na infolinii w języku polskim, bo też można przecież. Aha, no wie pan, no nie przewidziałem tego, myślałem, że to jakaś będzie inna praca. Pewnie tak. To przepraszam, to ja jak zwykle niepotrzebnie tutaj. To jeszcze dopytam, no bo tak, wychodząc naprzód, no sędzina w zasadzie nie zgodziła się na to, żeby odpowiadał z wolnej stopy. Tam są jeszcze jakieś próby o to, żeby wpłacać kaucję, były jakieś listy uwierzytelniające, same tuzy i autorytety. Autorytety polskiej polityki się podpisywały pod tym. Nasz premier był. Tak, sąd nie był ślepy na to, tylko miał uwagę jakby przed sobą. I teraz tak, no dwa pytania. Czy on kalkulował, że ta sprawa faktycznie może się zakończyć dopiero gdzieś tam w lutym, bo takie są informacje, że być może w lutym będzie decyzja o tym, czy będzie ta ekstradycja, czy nie. Także mamy już trochę chyba pół roku do przodu. No ale okej, jak on będzie torturowany tak naprawdę w tym brytyjskim areszcie? No. Zaczyna się od fasolki z jajkiem na śniadanie, kurczę, ja nie wiem. Nie, tutaj jesteście państwo w błędzie. Ja polecam wam poczytać to, co mówił pan Boris Becker, słynny tenisista wcześniej, który siedział chyba półtora roku w brytyjskim więzieniu, no w tym samym, w którym jest teraz pan Kuśmierowski. No i on mówił, on po prostu tam bardzo się skarżył. Naprawdę opisywał takie rzeczy. Absolutnie ten status gwiazdy wręcz i VIP-a odwrotnie działał. Tak. To naprawdę ja spodziewam się, że oni tutaj nie trafili i ja no niestety w związku z tymi doświadczeniami, które miałem, brytyjskie więzienia cieszą się złą sławą. Nie, brytyjskie są nie najlepsze, chociaż tam jest dużo Polaków, także Polacy sobie radzą, ale nie tacy jak ci panowie. Ci panowie są zupełnie inni. Tam się przekłada również ta sytuacja, o której zawsze tak drwili i tak pisali ci różni komentatorzy z suwerennej Polski czy z PiS-u, że no więzienia głosowały w 100% za koalicją 15 października. Tam też ci ludzie, ci Polacy, którzy są, nie bardzo lubią PiS. Nie, oni nie bardzo lubią. Także dobrze nie trafił. Tam wyglądało tak, że na pierwszej części tej rozprawy pan Kuśmierowski był za taką szklaną szybą i patrzył na małżonkę, pokazywał serduszka dłonią. Był pewny, uśmiechnięty, był przekonany, że będzie tak, jak on myśli, bo oni zgromadzili dużą kaucję, jak na Wielką Brytanię. 200 tysięcy funtów to jest dużo. Tam nie ma takich dużych kaucji, raczej wysokich kaucji. W ogóle Wielka Brytania skłania się do tego, że no jak najmniej stosuje ten areszt tymczasowy. To nie jest tak, że to jest taki środek. Taki no bez... tak, jest to duża kwota, ale na przykład sędzina w radiu słyszałem, powiedziała, że no pan nie miał biletu powrotnego, więc zakładamy, że nie chciał pan współpracować i nie miał pan planów wracać. I tylko no już... taki mały papier go pogrążył, a nie jakaś duża kwota dała mu wyjście na wolność. Oni jeszcze dołączyli tam poręczenie osoby, która miałaby z nim mieszkać. Zadeklarowali, że może się codziennie stawiać na posterunku policji. Pani sędzia absolutnie do tego się nie przychyliła. No i już podobno, kiedy już wiedział, że jaka jest decyzja, że jedzie do aresztu, to tam no, była bardzo już taka słaba mina i on się tego nie spodziewał. Myślał, że to będzie inaczej. No i teraz jeszcze jak sobie pomyśli o tym, że te terminy są długie, no bo może to się skończyć w lutym, no to naprawdę proszę sobie wygooglować, polecam państwu to, co wspominał Boris Becker. Boris Becker był szczęśliwy, kiedy z więzienia brytyjskiego jechał do więzienia niemieckiego. Po prostu był szczęśliwy, czekał spakowany od rana, żeby już tam pojechać. I czego by nie powiedzieć, spodziewam się, że w naszym więzieniu pan Kuśmierowski z pewnością będzie odizolowany na ochronkach i nic mu się nie będzie działo. A czy Brytyjczycy są tacy skrupulatni, im na tym tak zależy? Nie, no skoro tam jest, to niech funkcjonuje. Pewnie nikt go nie zabije, na pewno nie pozwolą na to, ale ja uważam, że to nie jest jakiś fajter, który będzie tam sobie dobrze radził. Pewnie teraz już tak jak tam siedzi i to sobie tak, taką
myśli, co wyszło, to pewnie myślę, że lepiej już było być w tej kasie, w tym naszym samolocie, którym go, żeby transportowali do Polski. I bliżej, lepiej. A co z Pawłem Szopą? No bo jest areszt, jest list gończy, pewnie za chwilę znowu jakiś międzynarodowy dokument. To też będzie kilka dni i sukces w zatrzymaniu tej osoby? Tak. Jego telefon loguje się w okolicach Marbelli, ale to nie jest powiedziane, że on tam jest. Natomiast według różnych źródeł rzeczywiście on tam się nie ukrywał. Od wczoraj możemy powiedzieć, że się ukrywał. On tam sobie wyjechał odpocząć. I wiecie Państwo, to również jest miejsce niedaleko z Gibraltar. Wiadomo, że na zasadzie mamy rzut beretem do Afryki. Tam te podróże do Afryki niekoniecznie w sposób legalny funkcjonują non-stop. Natomiast on powinien się liczyć z jednym, że no, do tej Afryki może dojechać, a tam, jeżeli zorientują się o jego statusie finansowym, to może być bardzo poważny kłopot. Jeżeli nie ma jakiejś ochrony, jeżeli nie ma jakiejś możliwości, żeby rzeczywiście tam nie musiał działać pod presją tych ludzi, którzy chcą od niego zabrać te pieniądze, którą gdzieś ma, pewnie ukrył, robił, i to nie wszystkie, na pewno tylko część, to dla niego to jest bardzo duże niebezpieczeństwo. To naprawdę lepiej, żeby nie jechał. Spodziewam się, że on to kalkuluje sobie. Zresztą Afryka teraz to też nie jest takim miejscem dobrym do tego, żeby się ukrywać, no bo tam jest bardzo różnie. W tych takich, ja nie chcę nikogo obrażać, ale w takich, powiedzmy, demokratycznych państwach, czy takich quasi-demokratycznych państwach afrykańskich, to jednak jest szansa go przywieźć, a w tych, gdzie nie ma szansy go przywieźć, to lepiej się nie ukrywać. No jest Ameryka Południowa, ale spodziewam się, że tam no to też raczej tutaj on za bardzo by sobie nie poradził. Pamiętajcie Państwo, że to są ludzie, to nie są jacyś przestępcy, którzy wcześniej, już teraz są, ale to nie są tacy wytrawni przestępcy, którzy mają związki z tym światem przestępczym, handlowali z nimi narkotykami, czy robili z nimi jakieś inne rzeczy, potrafią z nimi funkcjonować i oni wiedzą, że oni są im potrzebni jeszcze do jakiejś pracy później. Oni są im potrzebni jednorazowo wyłudzić pieniądze i później najlepiej, żeby ich nie było. I to jest dla nich duży kłopot. Także ci ludzie nie umieją się ukrywać, ci ludzie nie potrafią działać tak jak tamci. Patrząc, w jaki sposób pan Dworczyk funkcjonował na mailach, no to spodziewałem się, że taki podrzędny przestępca VAT-owski by nie robił takich błędów. A oni tak funkcjonują, oni tacy są. I tutaj nie spodziewałem się, żeby cokolwiek ich zmieniło. Tutaj jest rzeczywiście, z tego co mówili mi koledzy, oni mają po prostu taki bardzo poważny szok, bo oni już byli w euforii wtedy, kiedy nie wyszło z panem Romanowskim. I oni myśleli, że tak będzie cały czas, że wszystko jest opanowane, wszystko będzie ślimaczyło się, w końcu będzie zmiana władzy i oni dadzą radę. Albo jakieś listy żelazne, one chwycą. Nic nie chwyta, robi się coraz gorzej. No dla nich to jest poważny problem. A już to, co się stało teraz i jak zareagowały sądy brytyjskie, oni nie przewidywali tego scenariusza. Ten scenariusz był przewidywany. To zapytam o ten wspólny mianownik, Mateusz Morawiecki, bo to jest jakby osoba, która no jest na samej górze tej rozgrywki. Faktycznie może się obawiać? Realnie? Czy dalej będzie przekaz dnia, że jest to sprawa polityczna i nie ma śladu jakby jego działalności w tej sytuacji? Nie, no to ciężko będzie powiedzieć, że nie ma śladu jego działalności. Wydaje mi się, że pan premier Tusk wie, że no po prostu już musi zacząć działać i ten wymiar sprawiedliwości musi coś robić i pan minister Bodnar też. Już był ten czas, kiedy jeszcze nawet ci prokuratorzy, którzy jeszcze, bo to tam są różni ludzie, nie są koniecznie ludzie Ziobry. Są ludzie, którzy patrzą, jak to wygląda, czy on wróci, czy nie wróci, boją się, czy oni w ogóle wrócą do władzy. I teraz widzą, że jeżeli ktoś wróci do władzy, na pewno nie oni. Dlatego no nie mogą już nawet tak robić i to zaczyna ruszać. To wszystko zaczyna ruszać. Natomiast pan premier były Morawiecki, no według mnie, no on tutaj powinien mieć zarzuty za matactwo.
ponieważ, no, bądźcie Państwo uprzejmi zwrócić uwagę. Wychodzi pan Morawiecki i to jakoś zbiega się z tym czasem, kiedy ta pani zaczyna zeznawać, ta pani, która poszła na współpracę, i pan premier Morawiecki zaczyna ją bronić i mówi tak. No rozumiem, że w Polsce stosowane są areszty wydobywcze, prawda? No teraz zaczął być stosowany. Takie modne słowo. Pamiętam, że takie były, tak? No i co on mówi dalej? Rozumiem, że chce z nich robić bohaterów, no bo opowiada, że Kuśmierowski uratował Ukrainę i Polskę, te ordery, no i że oni wszyscy są bohaterami, ale mówi jeszcze rzecz, która ewidentnie jest zastraszaniem świadka i promotactwa, bo on wplata w to wątek i dziecka, nie rozumiem, to jest niezrozumiałe, bo on mówi, no przecież ta pani miała tutaj problem ze swoim dzieckiem, jak się czuje matka dziecka, która jest w areszcie, której ojciec nie chciał oddać tego dziecka. Wiecie Państwo, no te informacje jak gdyby są już chyba niepotrzebne w tej sytuacji, kiedy pan premier Morawiecki stara się pokazać swoją solidarność z tymi ludźmi. To jest przekazanie informacji. Ja to tak przynajmniej uważam. Słuchaj, pamiętaj, miałeś problem z odzyskaniem dziecka? No, możesz mieć dalej problem z odzyskaniem dziecka. Tym bardziej, że dlaczego ona się zezłościła? No bo z nią się spotkano, jej tłumaczono, że w zasadzie ona powinna wyjechać za granicę. Tylko ona zarabiała około 15 tysięcy. Wiecie Państwo, ile ci panowie tutaj sobie mieli możliwości zarabiać i w przypadku tych panów mówi się i wyjedź sobie za granicę z dzieckiem. Spodziewam się, że to mogło też być no, takim symptomem, który pokazywał, że oni się ją nie interesują zupełnie. Nie chcą jej pomóc. I to wszystko się składa na te działania później już. A te słowa premiera na konferencji prasowej po spotkaniu rządu, że pan Morawiecki, pan Kaczyński powinni zachować się jak prawdziwi patrioci i ludzie władzy, żeby powiedzieli, co wiedzą w tej sprawie. To jest taki wybieg do późniejszych działań. Nic nie powiedzieliście, no to trudno, mieliście czas. Ja was prosiłem, a teraz służby mają swoje zdanie na ten temat i zapraszamy. Spodziewam się, że ta wiedza jest już od dawna. Zwróćcie Państwo uwagę, że no są potwierdzone te rzeczy. Nie stosuję Janko Jasio i tomkocentryzmu, ale mówiliśmy o tym, że zginął laptop pana Dworczyka. ABW miało z nim problem. Nie wiem, może już odnalazło, ale już ewidentnie zostało udowodnione, że no, były problemy z mailami. No, pan minister kasował maile. No to też jest taki jakiś brak, chociaż pan Cieszyński mu nie wytłumaczył, że ciężko skasować te maile, no one już raczej zostają, lepiej tego nie ruszać. No i zobaczcie Państwo tutaj, no przecież te operacje CBA były dużo wcześniej. CBA pracowało. Ja nie rozumiem, dlaczego pan minister Siemoniak wierzy w te opowieści tych funkcjonariuszy CBA, którzy mówili, że oni chcieli, ale nie mogli. Nie. To jest coś, o czym kiedyś powiedział Piotrek Nisztor w rozmowie z Obajtkiem. Że oni chcą wziąć na smycz Morawieckiego. To jest element brania na smycz. To jest element brania na smycz. Oni robili już to wcześniej. Nie wiem, czy pamiętacie Państwo, była taka sytuacja, że Nisztor na chwilę na swoim, w 19 roku, na swoim Twitterze puścił taki dwa tweety o tym, że no, czy dobrze jest brać na rządowym biurku do pana ministra Dworczyka i tutaj właśnie wyraźnie sugerował, że te filmiki chodzą, później skasował to. No, wyraźnie pokazał, że ma wiedzę, że jest inwigilowany i to w Urzędzie Rady Ministrów, no pan Dworczyk. No, jakieś ekscesy seksualne, no nie wiem, no, no tu już nie chodzi o to, bo może pani była pełnoletnia, może pani chciała, ale są inne miejsca niż powiedzmy tutaj tak ważnego człowieka w rządzie, ale samo to, że on jest inwigilowany i że mówi to jeden z dziennikarzy, no to powinno być wprowadzone już wtedy jakieś postępowanie. Nic nie było. Ale to jest koronnym dowodem na to, że już wtedy zbierano na nich haki. Oni się wszyscy wzajemnie hakowali. Ja przypomnę Państwu, że pan minister Sasin kiedyś tak powiedział o takiej ciekawej rzeczy, że u niego
że on u siebie w Ministerstwie Aktywów Państwowych zorganizował taki specjalny pokój. Widzicie Państwo na filmach, prawda, nieraz te takie specjalne miejsca do przesłuchań. Znaczy do rozmów, żeby tutaj one były bezpieczne. I on coś takiego sobie zrobił w ministerstwie. Zapłacił za to chyba 1 200 000. Robiła to ta firma na S. Tutaj mam gdzieś tam jakieś gadżety. I zrozumcie Państwo, co to jest. Pan minister Sasin, w którego ministerstwie jest iluż oficerów różnych służb, tak zwanych oficerów obiektowych, oficerów na niejawnych etatach, jest zabezpieczony tarczą antykorupcyjną, no jest zabezpieczony kontrwywiadowczo, a on sobie sam z siebie, żeby go nikt nie posłuchał w jego rozmowach, wydaje pieniądze i buduje taki pokój. No wydaje mi się, że on tam są możliwości przeprowadzać rozmowy w taki sposób, żeby nikt nie posłuchiwał. On jeszcze musi dodatkowo się zabezpieczyć. Oni tak działali po prostu. Spodziewam się, że te sprawy będą wychodziły i no to są rzeczy ewidentne. No teraz już jakieś kolejne poszły zawiadomienia w stosunku do pana Sasina. Przykro powiedzieć, ale rzeczywiście tak dużo jest tych wszystkich różnych spraw, tych zawiadomień. Chociażby teraz już PKP Cargo, jeszcze inne. To jest... Nie przypominam sobie jeszcze, żeby w zasadzie złodziejstwo było na taką skalę. Można śmiało. Panie Tomaszu, to my jesteśmy gotowi na kumulację tych spraw, bo to się może wydawać, że za chwilę ta kula śnieżna pozbiera te płatki i... Tak, musimy mieć wojsko prokuratorów. I to będzie naprawdę dużo pracy i ciężko nam będzie komentować w ciągu dnia jedną czy dwie sprawy, bo może się okazać, że to jest trochę więcej. Panie rektorze, możemy tutaj złożyć takie zobowiązanie, że będziemy komentować, będziemy więcej pracować dla Państwa. My to wszystko, o tym wszystkim Państwu powiemy. Tak, to nie... Dobrze, to cieszę się, że jest ta deklaracja. Jeżeli Wam się podoba ten materiał i wiele innych naszych prac, to dajcie lajka, dajcie subskrypcję, szukajcie pana Tomasza na X-ie, szukajcie jego publikacji z przyjacielem Janem Pińskim, także... Oglądajcie Radia Rebelia. Zobaczcie. Tak jest, dziękujemy czekamy na subskrypcję, czekamy na może zrzutkę, może Patronite'a. Jesteśmy gotowi na to, żeby dłużej pracować, ciężej pracować właśnie dla Was. To jest uczciwe, bo to ludzie widzą, co za to mają. Tutaj naprawdę u nas były inne metody, bez zrzutki, bez Patronite'a. Wystarczyło mieć układy w Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych. Żadna zrzutka nie potrzebna. No nie, ale teraz jeszcze wracając, może to będzie ostatnie pytanie. Jak pan ocenia zrzutkę na kampanię wyborczą PiS-u, na komitet wyborczy? Kiedy to się, że tak powiem, już przeje i jakie kwoty ewentualnie mogą tam wchodzić w grę? Co pan sądzi? Im dłużej będzie trwała ta zrzutka, to osłabnie ta chęć wpłacania na PiS. No Jarosław Kaczyński już rozumie, bo nawet rozumie, że jest ciężko i nie jest takim optymistą, bo on już na przykład jeździ jednym samochodem, a nie dwoma. Już zmniejszył swoją ochronę. On też pokazuje wszystkim, śmiało płaćcie, bo to nie na mnie, to na jakąś wyższą sprawę, prawda? Ojczyzna tutaj wzywa, ale on długo nas nie pociągnie. Spodziewam się, że to będzie duży problem. Kaczyński tą zrzutką chce mieć też jakieś miejsce do wprowadzania pieniędzy, które niewątpliwie mają, ale teraz jemu się znowu coś zepsuło, bo tutaj on już w sumie pogodził się z tym, że przyjdzie do niego Morawiecki i powie: słuchaj, wiesz co, to wystaw mnie na prezydenta, bo ja przyniosę te 40 milionów, bo tyle potrzeba mniej więcej, on tego nie ma. Ale teraz znowu wystawiać Morawieckiego na prezydenta, no to nie. Czy on znowu szuka tych 40 milionów? No bo tam się im to wszystko nie spina, a kas patrzy im na ręce. Patrzą im tutaj wszyscy na ręce. Jak to idzie? Oni, no skoro nie umieli nic zbudować, to oni też naprawdę w żadnym fachu nie są fachowcami. Jako ci przestępcy finansowi też nie są fachowcami. I to nie będzie trudne, żeby zobaczyć, czy tutaj te pieniądze wpływają z jakichś ewentualnie źródeł, które no, należałoby dokładnie sprawdzić i wyjaśnić. Także ja cały czas uważam, że to jest banda nieudaczników w każdej dziedzinie.
No, w pierwszym rzucie ludzie poszli w euforii i zaczęli wpłacać. Oczywiście kontry na jeden grosz też poszły bez peseli i no i trzeba będzie to oddać. Wiadomo, jest to jakieś uprzykrzenie. To ostatnie pytanie, jeżeli chodzi o, może pan wie, może nie, ciekawy jestem na temat tej opinii. Komisja w PiS-ie działa, mam tu na myśli wybór kandydata na prezydenta. Wiele medialnych twarzy się uśmiecha i mówią, że to nie oni, ale ja mam takie wrażenie, że tak naprawdę wszyscy ci, którzy gdzieś tam są poddawani przez media tym pytaniom, czy to oni będą kandydatami, to ja mam wrażenie, że to nie oni. Chociaż mam jednego w mojej głowie, szef BBN-u. Tylko czy on nie jest za blisko prezydenta Dudy w tej chwili? Ale patrząc tutaj na nich, to jest rzeczywiście sensowna kandydatura, bo pan już podpułkownik Siewiera. Ja oczywiście nie chciałbym, żeby ktoś od nich wygrał te wybory, ale on jest najbardziej sensowny. Natomiast nie spodziewam się, żeby się Jarosław Kaczyński z tym zgodził. Jarosław Kaczyński będzie czekał do ostatniego momentu i Jarosław Kaczyński już ma wybranego na pewno tego kandydata. Także ja nie wiem, dziwię się, że taki że pan Bogucki, doświadczony prokurator, z małżonką prokuratorką, nie rozumie, że Kaczyński zrobi z nich na zająca idą po prostu. Oni idą na zająca. Jarosław Kaczyński już ma wybranego kandydata. On już powiedział, według jakich kryteriów ten kandydat będzie wybrany. Skoro on nie musi przynieść pieniędzy, no to musi chociaż zwyciężyć uczucie. Przepraszam, to, żeby być... żeby go lubił. No i to tak pójdzie. On już ma wybranego kandydata. To już tam już nie wchodzą w ogóle pieniądze. On już pieniądze da sam. Tak. Jak kocha, to da. Tak. Mam nadzieję, że ten kandydat nie wygra ktokolwiek nim będzie, ale tak. Do tego są potrzebni postawny, obywatele. No, postawny. Fajny z dyki. No nie wiem, jak będzie z tą rodziną. No. Dykcja, angielski, obyty w świecie. Na szczęście to nie Obajtek. Angielski chyba słabo, więc jesteśmy spokojni tutaj. Dobrze, panie Tomaszu, bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę. Mam nadzieję, że będziemy mieli jeszcze okazję. Wiem, liczę na to, że następne spotkania będą również ciekawe i będzie wiele tematów już niedługo do omówienia. Kochani, waszym przede wszystkim i moim gościem w Radiu Rebelian był pan Tomasz Szwęgiert. Kłaniam się. Dziękuję. Dajcie suba, dajcie lajka. Spokojnego wieczoru. Dzięki, cześć i czołem. Kłaniam się, do widzenia.